Cześć, witam Was w kolejnej odsłonie serii Retro Przegląd Prasy. Trochę mi to zajęło, bo poprzedni odcinek pojawił się ponad rok temu, ale udało się. Szybko przypomnę, że w ramach tego formatu bohaterem jest wybrane czasopismo, które zostanie przeze mnie zrecenzowane w tak multimedialny sposób, jak to tylko możliwe. Tym razem prześledzimy Bajtka, numer 6 z 1994 roku. Rok gazety obiecałem jednemu z Was, więc dotrzymuję słowa. Jeśli macie jakieś sugestie odnośnie magazynu czy roku, to piszcie w komentarzach. Nic nie obiecuję, ale zobaczymy, co da się zrobić. Materiał będzie się znacząco różnił od pierwszej odsłony, bo gazeta Bajtek, jak pewnie wiecie, nie była obfita w gry, raczej software użytkowy i hardware. A to, nie ukrywam, narobiło mi problemów, bo w internetach jest bardzo mało materiałów wideo o omawianych tematach. W rezultacie improwizowałem. Wyciągnijcie więc szafy Kasprzaka, odpalcie cichutko kasetę z hitami Roxette albo Michała Jacksona, cofamy się w czasie. Okładka numeru zdominowana jest przez Pcimcie, czyli kartę PCMCIA oraz płytę CD, która w 1994 roku była postrzegana jako coś technologicznie zaawansowanego. Na okładce widzimy też, że w środku znajdziemy m.in. coś na temat świeżego pakietu CorelDRAW 5 oraz, że verbatim jest numerem 1. Gazeta kosztowała 18 tysięcy złotych, czyli po denominacji złoto 80. Kolejna strona to reklama, ale nie byle czego. Właściwie to młodsi widzowie mogą jej zupełnie nie zrozumieć. Filtr monitorowy? Otóż kiedyś dość popularne były takie nakładki na monitor z różnym zestawem filtrów. Niby oszczędzały wzrok i niby można było dzięki nim dłużej wysiedzieć przy monitorze, ale przyznam, że byłem za młody w latach świetności tych gadżetów, aby siedzenie przy kompie po 20 godzin dziennie miało na moje oczy jakikolwiek wpływ. Może ktoś starszy się wypowie, czy faktycznie coś one dawały? Co ciekawe, reklamodawcą jest AB, dzisiaj jeden z większych hurtowników w dziedzinie części komputerowych w naszym kraju. Adres, który firma właśnie zmieniała, prowadzi dzisiaj do MOPS-u. Jak podaje Google. Stroną obok możemy się dowiedzieć, że nakład wynosił 81 tysięcy egzemplarzy. Dla kontrastu, w czasach, kiedy absolutnie każdy miał komputer, nakład gazety PC Format w 2018 roku wynosił jakieś 65 tysięcy egzemplarzy. Nowszych danych nie znalazłem. Polskie gazety growe i komputerowe z lat 90. były fenomenem na skalę światową. Jeśli chcecie się o tym dowiedzieć więcej, to zachęcam do obejrzenia filmu dokumentalnego Thank You for Playing, link w opisie. Uspokoję, jest to polski dokument, tylko tytuł nie polski. Redaktorem naczelnym był Jarosław Młodzik, a obok można przeczytać jego wstępniak, który, przyznam szczerze, mnie nawet rozbawił. Otóż są tam informacje, że odbyła się jakaś impreza komputerowa w Zakopanem, na której byli wielcy tej branży z naszego podwórka. Podczas spotkania omawiano sporządzony przez IDG ranking firm komputerowych, który opierał się na obrotach za ubiegły rok na bazie 40 firm. Historia jest szerzej opisana w dalszej części gazety, ale przytoczę ją w tym miejscu. Otóż podczas spotkania padła propozycja. Gazety, zwłaszcza komputerowe, powinny ograniczać się wyłącznie do publikacji podanych wyników, rezygnując z komentarzy redakcyjnych. Dalej możemy przeczytać, że panowie narzekali na ułomność sposobu realizowania zamówień publicznych. Jest 94 rok, przypominam, i jak widać, nic się nie zmieniło, bo narzekania są nadal. We wstępniaku znalazł się jeszcze akapit o imprezie InfoSystem, która odbywała się w Poznaniu, dokładnie tam, gdzie obecnie PGA, ale o tym później. Na menu nie poświęcam czasu, ale zwróciłem uwagę na to, co pada w pierwszej pozycji. Co w krzemie piszczy? Przytaczane tak chętnie przez dzisiejsze serwisy internetowe. Idziemy dalej. Mikromagazyn, bo tak nazywa się ten dział, to zbiór krótkich newsów z kraju i ze świata. Zobaczcie, jak o internecie pisano w 1994 roku. Baza danych jest częścią sieci World Wide Web, która pozwala na przeglądanie wszystkich dostępnych w niej dokumentów za pomocą mechanizmu Hypertext. Dalej mamy jeszcze ciekawą notkę o nagrodach pisma PC Magazine po polsku dla firm IT, które dobrze współpracują z mediami. Najlepszy jest jednak fragment o dyskusji, jaka się odbyła podczas imprezy. Następnie odbyła się ogólna dyskusja na temat sytuacji panującej aktualnie w branży komputerowej, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co dzieje się w tej chwili z wydawnictwami informatycznymi.
szczególnie gorąco dyskutowana na temat jakości tłumaczeń zagranicznej literatury fachowej, przy czym punktem wyjścia było stwierdzenie, że najczęściej woła ona o pomstę do nieba. Nie chcę być złośliwy, rozumiem realia, ale zgadzam się w tym w 100%. To jednak pierwszy raz, kiedy widzę, że już wtedy podnoszono takie tezy. Obok jest jeszcze krótka notka o wprowadzeniu do sprzedaży kart sieciowych w standardzie Fast Ethernet o prędkości 100 megabitów na sekundę. Kartkę dalej mamy kolejną porcję newsów, w tym kilka perełek. Otóż możemy m.in. przeczytać o aplikacji, która ma oddziaływać na naszą podświadomość. Zacytuję. Subliminal Persuasion for Windows oddziałuje bowiem na naszą podświadomość, programując ją w wybrany przez nas sposób. Dokonuje tego, wyświetlając na ekranie na ułamek sekundy hasła w rodzaju jestem przepełniony miłością i tym podobne. Okej, stop. Takiej okazji nie można puścić bokiem. Znalazłem ten program. Na świecie istnieje chyba tylko jedna strona, gdzie można go znaleźć, adres widzicie na ekranie. Strona może i niepozorna, ale znajdziecie tam ogromne ilości softu na starsze Windowsy czy pod DOS. Zanim zainstaluję program, zmienię jeszcze rozdzielczość w 3.11 odpalonej w wirtualce na coś rozsądniejszego i zabieramy się za instalację programu. Instalator zajmuje grosze na dysku, więc proces instalacyjny jest krótki. Po odpaleniu od razu należy przejść do ustawień i określić odstęp czasowy. Ja zaszaleję i ustawię co 5 sekund. Następnie musimy ustawić, jak długo wiadomość podprogowa będzie się wyświetlać na ekranie. Na start ustawiłem 25 milisekund. Teraz klikamy na start i czekamy na poprawę jakości życia. Widzieliście? Znowu. I jeszcze raz. Wiem, że to ma działać podprogowo, ale może dla celów prezentacyjnych zwiększę czas trwania przekazu na coś, co da się wyłapać. No i cóż, nie jestem ekspertem w dziedzinie, ale śmiem twierdzić, że ten program nikomu na podświadomość nie oddziaływał. Jeśli więc naprawdę chcecie polepszyć swoje życie, musicie się bardziej wysilić i iść do wróżki. Wracamy do Bajtka. Kolejny ciekawy news dotyczy współpracy 3DO z firmą Creative. Wynikiem tej współpracy będzie 3DO Blaster, karta, która pozwalała posiadaczom peceta grać w gry z konsoli 3DO. Obecnie karta jest piekielnie droga, a do tego trudna do zdobycia, bo mało było osób, które chciały zapłacić za 3DO Blastera $400, kiedy sama konsola kosztowała mniej więcej tyle samo. W sekcji newsowej jest jeszcze o uhonorowaniu firmy Malcom prestiżowym godłem Teraz Polska za edytor tekstowy QRText, który był niegdyś dość popularny, a sama firma istnieje do dzisiaj, ale zajmuje się już innymi rzeczami. W sekcji z historią jest jednak wzmianka o edytorze. Przewracamy kartkę i widzimy relację z imprezy InfoSystem. W tekście zamieszczono statystyki z poprzednich lat. I tak, w 1991 roku wystawców było 298, rok później było ich już 360 i tyle samo w kolejnym roku, ale na większej powierzchni. Podczas opisywanego eventu wystawiło się natomiast aż 548 firm. Skoro impreza odbywała się w tym samym miejscu co PGA, to porównajmy te liczby. 14. edycja Poznań Game Arena gościła 220 wystawców, czyli mniej, ale też ich stoiska były nieporównywalnie większe. Właściwie to większość stoisk na InfoSystem wyglądała jak te malutkie stoiska dla indie deweloperów, jakie możecie zobaczyć na PGA. Jako już zawodowo bywałem zarówno na PGA, jak i na IEM-ie, to wiem doskonale, jak te imprezy wyglądają, także od kuchni, więc tym bardziej rozbawił mnie ten fragment relacji. Standardowe metody polegające na próbowaniu sprzętu pod czujnym okiem pracownika stoiska nie zdały jednak egzaminu. Zapomniano chyba, że prezentuje się sprzęt w gruncie rzeczy już znany, a zwiedzający na ogół nie potrzebują prowadzenia za rączkę przy komputerze. W sposób równie prosty co skuteczny rozwiązała ten problem firma Vimal, która na stoisku wystawiła najsilniejszy komputer ze swojej oferty, a w głębi, przy długim stole, ustawiła resztę komputerów i udostępniła je po prostu wszystkim zainteresowanym.
I teraz najlepsze. Skorzystała z tego przede wszystkim młodzież, która zasiadła przed monitorami i bawiła się sprzętem przez cały czas. Niektórzy przynieśli nawet stosy dyskietek i samodzielnie instalowali programy. W dalszej części autor tekstu narzeka na słaby marketing wystawców. Powtórzony został model długonogich hostes i nieśmiertelnych ulotek reklamowych. Choć dzisiaj stoiska starają się wręcz przekrzyczeć atrakcjami, to tradycja długich nóg i ulotek przetrwała. W relacji znalazła się jeszcze wzmianka o imprezach towarzyszących, a że rok 94 to rok upadku firmy Commodore, mogliśmy przeczytać. Sensacją konferencji prasowej firmy Commodore PC Polska była informacja o upadku i likwidacji firmy Commodore. Prawa do produkcji popularnych Amik i konsol CD32 wykupił wielki producent południowo-koreański, prawdopodobnie Samsung. Natomiast linia komodorowskich pecetów będzie kontynuowana przez firmę Acer przy wykorzystaniu zarówno nazwy, jak i loga firmy Commodore. Są to ciekawe informacje, nieprawdziwe, ale ciekawe. Acer co prawda nabył to, co zostało z Commodore, ale miało to miejsce dopiero w 2007 roku za sprawą kupienia firmy Gateway, która... Wiecie co, już się o tym naprodukowałem. Jeśli kogoś to interesuje, to zachęcam do sprawdzenia materiału Commodore Historia Upadku. Kolejny artykuł z targów dotyczył aspektu telekomunikacyjnego. Autor zauważył, że na imprezie dało się zaobserwować wysyp kart pcimcia z interfejsem sieciowym. PCMCIA to niewątpliwie przyszłość sieci, przynajmniej jeśli chodzi o komputery przenośne. Jednak na razie tańsze są rozwiązania oparte na wykorzystaniu portu drukarki. To wszystko w ramach relacji z InfoSystem. Czuję mały niedosyt, otóż we wstępniaku jest mowa o procesorze NX586. Nie wspomniałem o tym, bo spodziewałem się rozwinięcia w tekście z relacji, ale skoro nic na ten temat nie ma, to cofnijmy się. Wątek, o którym mówię, świadczy trochę o niezgraniu ekipy Bajtka. Otóż w relacji czytamy: trudno oczekiwać, aby na targach odbyła się premiera czegoś nowego, zwłaszcza że Cebit, gdzie takie premiery właśnie mają miejsce, skończył się całkiem niedawno. Natomiast we wstępniaku redaktor naczelny donosił: Amiga 600, ufundowana przez firmę JTT. Na zapleczu tej firmy odbyła się również światowa premiera przysłanej już w trakcie targów płyty głównej z Pentiumo-podobnym procesorem NX586, produkowanym przez kalifornijską firmę NextGen. Czyli jakaś premiera, i to światowa, się odbyła, w dodatku nie byle czego. Procesory NextGen to bardzo ciekawy kawałek krzemu. Mam tego procka na mojej to-do liście, więc teraz na szybko streszczę. Były to procesory zgodne z X86, ale wewnętrzna architektura była RISC-owa, nie CISC-owa, jak w przypadku Pentiumów, z którymi 586 od NextGen miał konkurować. Procesory te wymagały specjalnej płyty głównej w odróżnieniu od procków innych firm, które robiły swoje 586. Co ciekawe, programy, które sprawdzały procesor, aby ocenić, czy PC sobie poradzi z takim tytułem, wykrywały te układy jako procesory 386. Za produkcję układów odpowiadał IBM, a firma NextGen została w 1995 roku przejęta przez AMD. I to właśnie na bazie tych procesorów AMD opracował swoje popularne układy K6. Szerzej o tym innym razem, wracamy do gazety, konkretnie na 13 stronę. Tutaj zaczynają się informacje o prenumeracie i numerach archiwalnych. Nie tylko Bajtka, ale wszystkich periodyków wydawnictwa, m.in. Top Secret. 12 numerów kosztowało 18 zł, po przeliczeniu na nowe. Na dole jednej ze stron umieszczono dwie małe reklamy. Nic specjalnego, ale w oczy rzuciła mi się nazwa firmy, której dawno nie widziałem. Bondwell. Była to firma, która w 1994 roku już nie zajmowała się produkcją komputerów i właściwie to już wtedy nie funkcjonowała pod nazwą Bondwell. Otóż drugą nogą tej organizacji była produkcja uniwersalnych pilotów do telewizorów. Byli jedną z pierwszych firm na świecie, które oferowały takie gadżety. Pod nową nazwą, Remotec Technology, firma działa do dzisiaj i produkuje m.in. rozwiązania do inteligentnych domów na bazie protokołu Z-Wave. Po przewróceniu strony widzimy temat numeru, czyli karty PCMCIA. Zakładam, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, co to były za karty, są one cały czas w sprzedaży i z tego co się orientuję, dużą popularnością cieszą się w szczególności karty z portami COM i modułami Wi-Fi oraz USB. O pcimci można w zasadzie myśleć jako USB.
już w pierwszym akapicie możemy przeczytać, że karty te ewoluowały. Z niepozornych kart pamięci przeznaczonych dla małych komputerków w stronę standardu podłączania jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych do komputera. I tak właśnie było. Od wersji 2.0 tego interfejsu zaczęto produkować szeroki zakres asortymentu pecetowego, m.in. modemy, karty sieciowe, dźwiękowe czy nawet tunery TV. Powiem jeszcze raz, z punktu widzenia użytkownika karty PCMCIA czy sam slot były takim USB tamtych czasów. Co warto podkreślić, karty nie były jedynie używane w laptopach. PCMCIA dobrze znają też posiadacze Amiga 600, a i w zwykłych blaszakach zdobyły popularność za sprawą kart rozszerzeń, które dawały użytkownikom większych pecetów możliwość korzystania z nich. Dalej mamy jednostronicową wzmiankę o nowej wersji pakietu CorelDRAW 5, który, tak jak czytamy, ukazał się zaledwie rok po wersji 4.0. Niestety niewiele mogę powiedzieć o kuchni polskiej w wersji 3.0, bo nie udało mi się znaleźć tego programu, ale zacytuję wstęp i zostawię go bez komentarza. Istnieje teoria, znajdująca zresztą swoje potwierdzenie w praktyce, iż jakość spożywanych przez danego osobownika posiłków jest odwrotnie proporcjonalna do jego umiejętności komputerowych. Dalej mamy krótki wpis o wizycie w firmie Optimus. W tekście jest mowa o adresie Nawojowska 18 w Nowym Sączu. Chciałem znaleźć to miejsce w Google Maps, ale nic podobnego ze zdjęcia nie znajdowałem. Miejscowi pewnie się podśmiechują, bo wiedzą dobrze, że w artykule jest błąd. Poprawny adres to Nawojowska 118 i pod takim adresem można już znaleźć nową, o wiele większą siedzibę firmy. Warto wspomnieć, że oddana do użytku w 1993 roku siedziba robiła wtedy wrażenie. Podczas uroczystości otwarcia zjawili się nawet rządzący krajem, a Hanna Suchocka, ówczesna pani premier, mówiła tak. 5 lat temu wszyscy mówili, że otwieranie firmy komputerowej na Sądecczyźnie jest szaleństwem. Okazuje się, że bez odrobiny szaleństwa nie można czasem osiągnąć sukcesu. Autor tekstu wspomina też o pewnym aspekcie, który fajnie oddaje ducha tamtych czasów i przywołuje uśmiech na twarz, zestawiając to z realiami pracy w korpo w dzisiejszych czasach. Otóż, charakterystyczną rzeczą, która zwróciła moją uwagę, były szyby w drzwiach do prawie wszystkich pomieszczeń. Wymóg nowoczesnej firmy? Czy realizacja idei Big Brother is watching you? Zastanawiał się dziennikarz. Ciekawe, co by powiedział na popularne dzisiaj open space. Dalej w tekście jest jeszcze o tym, że osoby niepalące dostają dodatek do wypłaty w wysokości 250 tysięcy, czyli po denominacji 25 zł. Nie był to taki zły pomysł, bo w tamtym okresie ogromna część społeczeństwa paliła. Swoją drogą zakładam, że wszyscy znają nazwę firmy Optimus. A czy wszyscy wiedzą, co tak naprawdę oznaczało to łacińskie słowo? Otóż oznacza ono najlepszy. Kolejne strony omawiają cel wizyty w siedzibie Optimusa, czyli prezentacja nowych pecetów, głównie jednego z magistralą PCI w parze z mega mocnym Pentiumem 60. Recenzja zaczyna się słowami. Komputer ten umieszczono w niepozornej obudowie MIDI Tower w kolorze białym. Czy jednak waszym zdaniem to jest niepozorna obudowa? Moim zdaniem jest całkiem niezła, a sam pecet? Cóż, jest dziwny. Naprawdę trudno mi zrozumieć sens tej konfiguracji. Zacznijmy od obudowy. Jest zdecydowanie za duża na tego peceta i właściwie nic nie tłumaczy tego rozmiaru. A te stacje dyskietek? To nie są stacje, to zaślepki. Stacja jest natomiast zainstalowana w slocie 525. Od razu nasuwa się pytanie, po co? Kolejna rzecz, zestaw wydaje się być dość multimedialny, jak na tamte czasy. Mocny procesor, ogromny, wręcz 17-calowy monitor, ale nie pomyślano o dodaniu CD-ROMu. W czasach, kiedy już do zestawów z 486 instalowano takie napędy. Mamy też za słabą kartę graficzną do tak wielkiego monitora, 16 milionów kolorów 640 na 17-calowym monitorze to żaden wodotrysk. Brak karty dźwiękowej też dziwi w tak mocnej konfiguracji, a zastosowany dysk ma pojemność zaledwie 340 MB, co było standardem w tamtych czasach, ale na pewno nie w komputerze za 96 baniek, czyli po denominacji 9600 zł. 9600 zł nie oddaje jednak kwoty, jaką Kowalski musiał zapłacić, bo co oczywiste, 9600 kiedyś to nie 9600 dzisiaj. Sprawdźmy zatem, jak to wtedy wyglądało.
GUS podaje, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 1994 roku wynosiło 5 328 tysięcy, czyli po denominacji trochę ponad 530 zł. Mnożąc to przez 12 miesięcy, daje to kwotę 63 936 tysięcy. Czyli statystyczny Jabłoński, nawet odkładając każdą złotówkę z wypłaty, po roku nie mógł sobie pozwolić na kupno takiego peceta, który, przypomnę, kosztował ponad 96 milionów. Co ciekawe, za niecałe 100 milionów możliwe było nabycie wtedy popularnego 500. A jak wyglądały inne ceny? Oto ściągawka. Warto też dodać, że był to okres, w którym ceny dosłownie szalały. Dla przykładu, w jednym okresie roku 1 kg cukru kosztował 95 groszy, a pod koniec roku już złoty 40. I takie zawirowania w cenach widać na niemal wszystkich produktach. No, z wyjątkiem wódki. Znalazłem info, że 0,5 litra Krakusa kosztowało mniej więcej 7 zł przez cały rok. Odnośnie denominacji jeszcze taka ciekawostka. Choć miała miejsce w 1995 roku, a starej waluty można było używać jeszcze przez 2 lata, to wymiana tej starej waluty na nową możliwa była do końca 2010 roku. Wracamy do bajtka. Wizyty w Optimusie ciąg dalszy. Dla mniej wymagających firma przygotowała też zestaw z procesorem 386 SX 33 MHz z czarno-białym monitorem. Była to nawet wtedy bardzo podstawowa jednostka i recenzent zauważył, że komputer o takiej konfiguracji jest dzisiaj traktowany jako system minimalny. Prawdopodobnie jedyne przeznaczenie takich słabych konfiguracji to komputery do prowadzenia sklepów czy magazynów. Kartkę obok widzimy reklamę, m.in. firmy, która sprzedawała palmtopy Psion. A co warte odnotowania, wersja 3A tego gadżetu pozwalała na osadzenie aż 2 MB pamięci RAM. To tyle, ile ma ten PC obok. W dalszej części mamy test skaneru firmy Genius. Temat wydaje się nudny, ale warto wiedzieć, że były to czasy, kiedy trzeba było tłumaczyć czytelnikom, co to jest OCR. I tak. Drugim mniej znanym zastosowaniem skanerów jest OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków. Z całostronicowej reklamy Verbatim można się dowiedzieć m.in. tego, że w paczkach dyskietek w prezencie od firmy dołączana jest gra, a właściwie pakiet gier, bo każde tytułowe wyzwanie jest inne. Wspinaczka, skoki na spadochronie, albo coś takiego. Test Worda 2.0 dla Windows w polskiej wersji zajął kolejne kilka stron. Pozwolę sobie ominąć ten fragment, bo nic spektakularnego tutaj nie ma. Dodam tylko, że ani Word w wersji 6, ani tym bardziej w wersji 2 nie był w 1994 roku nowością. Artykuł chciał w zasadzie udowodnić, że wersja 2.0 jest cały czas ok i działa na większej liczbie pecetów, nawet na 286 z 1 MB RAM-u. W dalszej części mamy dział PC Shareware, który zaczyna się od przeglądu pod tytułem Prosto z BBS-u. Materiał o tym, czym był BBS, to kolejny temat, który mam na mojej liście rzeczy do zrobienia, więc nie chcę się na tym za bardzo skupiać. Najprościej myśleć o tym tak. Gdyby internet uprawiał seks z telegazetą, to dzieckiem byłby BBS. Innymi słowy, była to taka namiastka internetu, a BBS bajtka był jednym z bardziej popularnych w naszym kraju. Umożliwiał on m.in. wymianę plików, a ci, którzy nie byli w stanie się wdzwonić, mogli zamówić pakiety z oprogramowaniem na dyskietkach. Przykładowy gotowy zestaw z jedną dyskietką kosztował po przeliczeniu na nowe 5,49. Pamiętajcie, że były to jedynie wersje shareware. Obok widzimy jeszcze reklamę firmy, która świadczyła konkurencyjną usługę i wygląda na to, że w lepszej cenie, bo brali tylko 3,20 za dyskietkę. Zaciekawiło mnie też dumnie brzmiące zdanie na górze. Ponad 50 tysięcy programów z całego świata, około 10 GB. Największa oferta w Polsce. Patrząc na tę ofertę, przypominają mi się oferty mniej legalnych handlarzy oprogramowaniem. Myślę, że starsi widzowie wiedzą, co mam na myśli. Kolejne strony tylko przekartkuję, bo antyczne wersje CorelDRAW pewnie nikogo nie interesują, ale zacytuję wstęp, bo jest bardzo edukacyjny. Podstawowym elementem każdej prawie grafiki jest kreska, zwana także linią itd. Kilka stron dalej mamy reklamy, a tym razem moją uwagę przykuła ta reklama.
Dlaczego? Bo momentalnie przypomniał mi się sketch Mana i Materny o reklamy w telewizji. Pewnie znacie, a jak nie, to link będzie w opisie. Artykuł po drugiej stronie kartki wyjaśnia, które urządzenia rozszerzające możliwości starych Amig, m.in. 500, będą działać w nowych Amigach 1200. Klasyczny, dobry i rozwiewający wątpliwości materiał Bajtka. Właśnie dla takich tekstów kupowało się tę gazetę. Dalej zaczyna się rozrywka, a na start Kasparow z Gambit. Po szybkiej partyjce muszą przyznać, że chyba wolę Chess Mastera albo jeszcze lepiej Battle Chess. Co warte odnotowania, Bajtek recenzował grę, która miała już rok na karku, co było wtedy standardem. Wszystkie growe czasopisma robiły to samo, nierzadko sięgając kilku lat do tyłu. Dalej w ramach rozrywki opublikowano podsumowanie imprezy ECTS, która odbyła się w Londynie. To co podkreślił dziennikarz to fakt, że wszystkie komputery jakie tam były miały już karty dźwiękowe i aż 90% posiadało napęd optyczny. Od siebie dodam jeszcze taką ciekawostkę, że podczas tego wydarzenia można było zobaczyć prototyp konsoli PlayStation, która miała się ukazać pod koniec roku tylko w Japonii. Nagranie, które widzicie, to fragment programu Bad Influence. Recenzja Syndicate potwierdza to, co mówiłem przed chwilą. Gra z 93 roku, recenzowana w polskiej gazecie rok później. Nieważne. Ten fragment recenzji zasługuje na podkreślenie, ale zanim go przeczytam, ci, którzy nie znają gry, powinni zobaczyć, jak wygląda rozgrywka. A zatem, pierwszym, co rzuca się dość nachalnie w oczy, to bezprecedensowa pod względem jakości grafika 3D. Jak widzicie, rozumienie terminu grafika 3D było wtedy jeszcze dość swobodne. Recenzja kończy się zdaniem. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych programów roku 1993. Po czym się podpisuję, bo to jedna z moich ulubionych gier, do której często wracam. Recenzje książek zajmują kolejne dwie strony, a wśród recenzowanych tytułów m.in. popularna niegdyś seria Dla Opornych. W dziale Telekomunikacja można było przeczytać zabawny wpis, gdzie autor opisywał, jak to próbował zaprogramować kości EEPROM w modemie z Excela, oraz większy tekst połączony z listingiem odnośnie urządzenia o nazwie Comcal 1200, który to był takim modemem dla osób, które chciały zaoszczędzić. Jak podaje gazeta, był to pierwszy naprawdę popularny modem w Polsce. Dodam, że ten obiekt nie jest częścią modemu. Jest tam tylko dla oddania skali. W jednym ze starszych numerów Bajtek twierdzi, że jest to bateria R20. Moim jednak zdaniem jest to klisza do aparatu. Co ciekawe, modemy te pracowały z całym wachlarzem komputerów, od ZX Spectrum przez PC-ty po Amigę i Atari ST. Nie udało mi się znaleźć ceny tego urządzenia w 1994 roku, ale w 1991 kosztowało 750 tysięcy. Pełnoprawny modem w tym samym czasie to wydatek rzędu 3 milionów, więc różnica w cenie solidna. Na dole sekcji z kodem są jeszcze jakieś reklamy i mam przy tej okazji do Was pytanie. Czy Waszym zdaniem takie reklamy miały jakikolwiek sens? Przed nami dział giełda. Zwykle skupiałbym się na cenach sprzętów, ale zrobiłem to już wcześniej. Na szybko zatem podam najciekawsze ceny. Używane ZX Spectrum kosztowało wtedy w Polsce 48 zł. C64 130 zł, Amiga 500 500 zł, a tak zwana konfiguracja miesiąca, czyli PC z prockiem 386 i o dziwo z 1-megową kartą graficzną wyceniono na 2452 zł. Okej, skoro mamy to z głowy, przejdźmy do creme de la creme. Otóż rok 1994 to rok, w którym czysto teoretycznie piractwo w naszym kraju miało przestać istnieć. A wszystko ze sprawą ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która zaczęła obowiązywać od 23 maja. Czyli biorąc pod uwagę, że omawiamy czerwcowy numer Bajtka, sprawa była na czasie. I tak dział giełda zaczyna się słowami. Krajobraz po nalocie. W
Wszystko wskazuje na to, że giełda komputerowa, przynajmniej ta w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej, nigdy już nie będzie taka jak dawniej. Po nalocie z 8 maja, kiedy to zatrzymano 6 sprzedających, rekwirując jednocześnie kilka tysięcy dyskietek, giełda zmieniła się nie do poznania. Dalej dziennikarz przytacza słowa jednego z handlarzy. Oczywiście, że sprzedaż będzie trwała nadal, tylko tyle, że już nie tak oficjalnie. Ja na przykład wcale nie mam zamiaru się wycofać. Zmienię tylko tyle, że na stoliku będą programy oficjalne, a dla stałych klientów zawsze będę miał jakieś nowości. I tak to właśnie działało. Nawet lata później na każdej giełdzie bez żadnych problemów możliwe było kupowanie podladowych nowości. Obok cen znalazło się jeszcze miejsce na praktyczny poradnik odnośnie polepszania jakości wyświetlanego obrazu w monitorach czarno-białych z pomocą rezystorów. Kolejne strony to taki swoisty konfigurator pecetów. Bajtek zbierał od różnych firm ich ofertę i wklejał ją do wielkiej tabelki. Tam wybierało się jednostkę centralną, dodawało cenę za wybraną ilość pamięci itd. A stronę dalej można było prześledzić oferty na drukarki. W artykule Wariacje na temat rankingów można przeczytać o tym rankingu, o którym wspomniałem na samym początku. Tutaj dodam jeszcze, że jeden z uczestników, który reprezentował wielką firmę IT, której nie uwzględniono w rankingu, stwierdził, że publikacja osiągniętych przez niego obrotów jest równoznaczna z podaniem osobistego formularza PIT-u, czym nie jest absolutnie zainteresowany. Kolejny wielki temat numeru traktuje o czytnikach CD. W wielkim skrócie redaktor zauważa, że za granicą CD-ROM to standard, więc i Polacy muszą zacząć myśleć o zakupie napędu, bo coraz więcej oprogramowania będzie ukazywać się tylko na krążkach. Autor słusznie radzi, że napędy pojedynczej prędkości można sobie odpuścić. Jeszcze przez kilka ładnych lat napęd o podwójnej prędkości będzie wymieniany jako ten minimalny, aby płynnie odtwarzać filmy, na przykład w grach. A jak wyglądały ceny? Najtańszy napęd pojedynczej prędkości kosztował po przeliczeniu na nowe jakieś 390 zł, a najtańszy napęd razy 2 kosztował jakieś 610 zł. Przypomnę, że średnie wynagrodzenie wynosiło wtedy 530 zł. Czyli byli tacy, którym cała wypłata nie starczyłaby na zakup porządnego napędu. Zwariowane czasy, a dodatkowym dowodem niech będzie ten fragment na temat zakupu napędu na raty. Pamiętajmy, że opłaty manipulacyjne i procenty od rat podwyższają w efekcie końcowym cenę o jakieś 35%. Idziemy dalej. Ten wielki bohomas to kartka, na którą wpisywali się uczestnicy infosystemu, którzy odwiedzili stoisko Bajtka. Mamy tutaj znaczek Commodore, Anarchię, Toma Krusa, informację, że niejaki Lord Sauron z Piotrkowa to czubek i tylko jedno przekleństwo, które ocenzurowano. Na następnych stronach znajduje się konkurs. 7 pytań do zgarnięcia fajne nagrody. Oto pytania. Pacnijcie pauzę i spróbujcie na nie odpowiedzieć. Ja poległem na pytaniu 4 i jestem gotowy zanieść tę niewiedzę do grobu. Po kolejnej stronie z reklamami mamy sekcję z ogłoszeniami drobnymi i niestety nie mogę ich pokazać z bliska, bo są tam dokładne adresy osób, które się ogłaszały, a dzisiaj wiadomo, RODO i te sprawy. Na przedostatniej stronie umieszczono całkiem fajną reklamę firmy MAT, która znana była z produkcji joysticków ze skorpionem na czele. Co ciekawe, firma działa cały czas i cały czas ma w ofercie kontrolery do starych maszynek. Ostatnia strona to reklama akcesoriów firmy Genius. Reklamodawcą była firma JTT, której nazwa wielokrotnie się przez gazetę przewinęła. Historia tej wrocławskiej firmy, która została doprowadzona do ruiny przez urzędników, konkretnie skarbówki, zasługuje na szersze omówienie, czego się kiedyś podejmę. Teraz wystarczy wiedzieć, że firma ogłosiła upadłość w 2004 roku. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, bo to okazja, aby podkreślić niekompetencje urzędników skarbówki, a po drugie, nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę, ale w tym rankingu 40 największych firm IT JTT jest na pierwszym miejscu. I tyle. Przebrnęliśmy przez całą gazetę. Na koniec powrócę do bardziej współczesnych czasów i mam dla Was mały bonus. Oto moja jednoobrazkowa recenzja gry Mass Effect Andromeda na PS4. Dzięki za uwagę. Cześć.